Excelinium crucis, in quo salus mundi pependit. Z największą czcią, pokorą, żalem i nadzieją stajemy dzisiaj przed krzyżem, na którym zawisło zbawienie świata. Wpatrujemy się w tego, który powiedział o sobie: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Dzisiejsze czytania liturgii Wielkiego Piątku obdarzają Jezusa Chrystusa trzema tytułami: sługa Jahwe, król, arcykapłan. O słudze Jahwe, o cierpiącym słudze Jahwe zapowiadał w swoim proroctwie Izajasz. Mówił o bezmiernym cierpieniu tego sługi. Do tego stopnia, że jego widok budził wzgardę u innych. Echo Hioba. Wzgardzony, odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Ale to cierpienie było cierpieniem dobrowolnie przyjętym, nienarzuconym. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. Mówił Izajasz. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. I to dobre, dobrowolnie przyjęte cierpienie miało charakter zbawczy, bo przyjęte za nas ludzi grzesznych. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. I stało się tak, ponieważ Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich i stąd za grzechy mego ludu został zbity na śmierć, a jednocześnie to On sam siebie na śmierć ofiarował i stąd został policzony pomiędzy przestępców. Poniósł grzechy wielu, ale że to sam dokonał, oręduje za przestępcami. I stąd wola Pańska spełni się nad nim. A że był taki, mąż boleści, biorący na siebie grzechy wielu i orędujący za grzesznikami, zanoszący tę swoją ofiarę przed oblicze Najwyższego, sam Bóg go wyniesie. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jak zdobycz. Cierpiący sługa Jahwe, a jednocześnie król, bo tak siebie określił na sądzie przed Piłatem. Tak, jestem królem. To jego królestwo ma charakter transcendentny. Nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Ale teraz moje królestwo
nie jest stąd. Nie jest stąd, bo nie jest to królestwo według logiki tego świata. To królestwo ma charakter duchowy. Jest królestwem prawdy. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Ale tego królestwa, takiego królestwa, nie chciano uznać. Żołnierze zareagowali na Chrystusa jako króla okrutnym, bezpośrednim szyderstwem. Jak słyszeliśmy, uwrótszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę, okryli go płaszczem purpurowym, potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski. I policzkowali go. Szyderstwem pośrednim, ale przecież zareagował także Piłat, bo szydził sobie z Żydów, którzy mieli takiego upokorzonego, wyśmianego króla. I w jego zwracaniu się do Żydów łatwo wyczytać nutkę drwiny. Oto król wasz. Czy króla waszego mam ukrzyżować? A potem w trzech językach, żeby wszyscy wiedzieli, wypisał napis i kazał go umieścić na krzyżu. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Taki król, wiszący na drzewie hańby. Upokorzony jak nikt inny. Taki król takiego narodu. Ale wiara Kościoła na te szyderstwa, na ten brak niezrozumienia odpowiedziała najpierw w sposób niezwykle syntetyczny przez usta świętego Pawła, który w liście do Koryntian wyznawał: my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Natomiast dla tych, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. A autor listu do Hebrajczyków, jak słyszeliśmy, nadał Chrystusowi tytuł arcykapłan wielki. Wielki jest arcykapłan Jezus, Boży Syn. Doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Wysłuchany przez Ojca dzięki swej uległości. Sprawca zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Ponieważ On jest takim arcykapłanem wielkim, pośrednikiem łask między nami a Ojcem. Ponieważ takim jest, to wymaga od nas właściwej postawy. Najpierw postawy wiary. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary, pisze autor listu do Hebrajczyków. Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, czyli do krzyża, z którego króluje ten, który chce przyciągnąć wszystkich do siebie.
I dlatego, że mamy wiarę i że z ufnością zbliżamy się do Niego, rodzi się w nas nadzieja na otrzymanie miłosierdzia, na znalezienie łaski dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Cierpiący sługa Jahwe, Królu, arcykapłan wielki. Te wszystkie trzy tytuły jednoczą się w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Znamy pieśń polską w krzyżu cierpienie. Uderza nas z prawdziwością i głębią sformułowań. Jesteśmy przekonani, że jej autorem musi być człowiek, który doznał wielkiego cierpienia, a jednocześnie był człowiekiem wielkiej wiary. I tak rzeczywiście było. Autorem tej pieśni z połowy XIX wieku jest żyjący wtedy Karol Bołos Antoniewicz, wywodzący się z rodziny ormiańskiej. Prawnik po ukończeniu studiów na Uniwersytecie we Lwowie, powstaniec listopadowy, a potem mąż i ojciec rodziny. Miał 5 dzieci. Te szybko mu umarły. I wtedy zamienił swój dwór w Skwarzawie na szkołę i szpital. A kiedy umarła mu żona, wstąpił do zakonu jezuitów. I stał się wtedy, w tamtych czasach, słynnym kaznodzieją i misjonarzem, zwalczający pijaństwo, organizujący akcje charytatywne. Głosił kazania tutaj, w Krakowie, ale i na Podkarpaciu, i na Śląsku, na koniec w Wielkopolsce. Tam w Obrze zorganizował placówkę jezuicką, której był pierwszym rektorem. Tam też, gdy wybuchła zaraza cholery, niósł pomoc zarażonym. Sam zarażony tą chorobą stał się ofiarą epidemii. I w świetle jego doświadczenia osobistego, tak przejmującego, dzisiaj w Wielki Piątek, z wielkim namaszczeniem i głębią naszych serc, wniknijmy w tę prawdę o cierpiącym słudze Jahwe, o Królu i arcykapłanie wielkim, które zawarte są w strofach tej pieśni. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem zmęczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża. On Ciebie wesprze, ocali.